Hej dziewczyny, to znowu ja, Natalia. Witam Was ponownie. Nadchodzący tydzień będzie tygodniem tematycznym związanym ze słodkościami. Inspiracją do stworzenia tego tygodnia tematycznego były dla mnie Wasze komentarze na Facebooku, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu wrzuciłam na Face'a paznokcie, moje paznokcie, na których było wykonane ombre. Pytałam się Was, czy zostawiać gładkie, czy coś namalować. Ktoś wrzucił mi w komentarzu, że malować babeczki. I pomyślałam, że to jest właśnie to, czego jeszcze nigdy nie miałam na paznokciach, a co chciałam bardzo zrobić. Wam też bardzo się spodobał ten pomysł, więc pomyślałam, że czemu by nie nakręcić filmiku właśnie o tej tematyce. Dzisiaj zajmiemy się malowaniem słodkich babeczek z polewą czekoladową. Jeżeli jesteście gotowe, chwytajcie za pędzle i bierzemy się do roboty. Do dzisiejszego zdobienia użyjemy żeli Arte Brillante w kolorach White, Like a Princess, Mokka Mint Shake oraz pędzelka Master Art 002. Wzornik przygotowałam już wcześniej, żeby nie tracić czasu i jako bazę dla naszego zdobienia wykonałam ombre. Na cały wzornik nałożyłam kolor X-White, utwardziłam go w lampie i od góry położyłam kolor Like a Princess z kolekcji Arte Brillante oraz Caramel Cake z tej samej kolekcji. Przecieniowałam całość gąbeczką 3 razy, za każdym razem pamiętając o utwardzeniu i na koniec położyłam dry top. Teraz pędzelkiem Master Art 002 i kolorem Mint Shake będę malować taki trapezowaty kształt, który będzie ostatecznie foremką mojej babeczki. Utwardzam go w lampie przez 30 sekund. I następnie tym samym pędzelkiem i tym samym kolorem zaczynam malować kilka takich wypukłych pionowych kreseczek. Po jednej warstwie koloru mogą być one troszeczkę płaskie, więc możecie dołożyć drugą i trzecią warstwę koloru, tak żeby to zdobienie było jeszcze bardziej wypukłe. Pamiętajcie też, że kreseczki możecie robić pojedynczo, za każdym razem przymrażając kolor w lampie. Na koniec całość wsadzam do lampy na 30 sekund i przechodzę do malowania bitej śmietany. Samo ciasto z babeczki nie będzie widoczne, ponieważ na górze zasłoni je krem. No i maluję pierwsze pięterko kremu. Robię to pędzelkiem Master Art 005 i kolorem White z kolekcji Arte Brillante. Do tego zdobienia używam tylko żeli Arte Brillante, ponieważ nie posiadają one dyspersji i nie trzeba ich już napłyszczać. Jeśli chcecie, możecie te żele zastąpić hybrydami zmieszanymi na przykład z żelem Easy Shape. Pamiętajcie tylko o tym, żeby na koniec całe zdobienie nabłyszczyć. Nie możecie go zostawić bez topu, ponieważ po przetarciu cleanerem stanie się ono matowe. Całość wsadzam do lampy na 30 sekund. I żeby jeszcze bardziej uwypuklić moje zdobienie, dodam drugą warstwę bitej śmietany. Robię to dokładnie w ten sam sposób, w który robiłam to pierwsze białe pięterko. Znowu całość utwardzam w lampie Dual LED przez 30 sekund. No i dokładam drugie pięterko bitej śmietany. Jeśli chcecie, możecie dołożyć jeszcze jedną warstwę koloru white, żeby bardziej uwypuklić tą bitą śmietanę. Ja myślę, że tutaj jedna warstwa w zupełności mi wystarczyła. Całość, tak jak poprzednio, utwardziłam w lampie przez 30 sekund i przechodzę do malowania ostatniego piętra bitej śmietany. Delikatnie zakończam je takim zawijaskiem. No i całość utwardzam przez minutę w lampie. Kolorem Mokka z kolekcji Arte Brillante i pędzelkiem 002 maluję ociekającą po babeczce czekoladę. Wzornik trzymam delikatnie w dół. Robię tak, ponieważ chcę pozwolić działać siłą grawitacji. Żel sam delikatnie zacznie spływać w dół, dzięki czemu ta czekolada będzie wyglądać jeszcze bardziej realistycznie. Tutaj po boku babeczki zrobię tak, żeby ta czekolada spływała prawie aż na sam dół. Całość utwardzę w lampie przez 30 sekund, a następnie pędzelkiem Master Art 002 i kolorem Like a Princess dodam kilka kropeczek na mojej babeczce. Robię to tylko na tej górnej części brzuszku wzbitej śmietany. Będzie to taka kolorowa, cukierkowa posypka. Dodam też kilka kropeczek kolorem Mint Shake i następnie całość utwardzę w lampie przez minutę. No i tak wygląda gotowe zdobienie. Jak podobają Wam się takie słodkości na paznokciach? Jeśli jesteście ciekawe innych słodkości, zapraszam Was na kanał już jutro o 20:00, ponieważ będzie ciąg dalszy. To do zobaczenia. Pa!